P. Pan, dwóch panów P. Tak. Double P. Double, albo nawet triple, bo tak. W sumie też przyjaciele, nie? Tak. Od 34 lat. No tak, wiesz, no, myślę, że macie takich słuchaczy, którzy jeszcze nie osiągnęli tego wieku. No, ile wy się znacie? Takich, którzy się nie urodzili. Są to stacje. To jest buńczuczne. Ja zamierzam żyć przez 111 lat i żyć gumę na waszych pogrzebach. No tak, to wiesz, to trzeba zawsze być ostrożnym i uważać, jaki świat pozostawimy po sobie dla kifaliczarca. Po naszej pójdzie zostanie półświadek, przestępczy, wszyscy pójdą siedzieć. Nie, oczywiście nie. Ale co, rozmawiamy o muzyce? No, pogadajmy o muzyce, no bo za chwilę razem? Się wyświetlicie razem na... znowu razem. I znowu Bóg wie, ile nas lat nie będzie widać, a nie słuchać, bo życie może jest tak przewrotne, że raz jesteśmy, raz nas nie ma. Ale co do muzyki, no spotkanie po latach, tak bym nazwał tą płytę, ale no. Roboczo nazywamy ją na razie Popek Pomidor, nie? Popek Pomidor, firma International. No, firma International, Popek Pomidor, bo jednak International z tego powodu, że jednak nas porozwiewało po świecie. Nastąpiła tak zwana ekspansja terytorialna. Tak, tak to trzeba traktować. Wiadomo, teraz lodowce topnieją, nie? I tak dalej. Nowe rynki się podbijają, wiem. Teraz miejsce na ziemi, dlatego skaczemy z państwa na państwa. Ale co do płyty Pomidor International. Projekt, jakby można... Projekt jak za czasów firmy, moim zdaniem, to samo... Jakby wyrażamy się w ten sam sposób, jak za czasów firmy, tylko że jesteśmy troszeczkę starsi. Mam już prawie no ja już mam 4 dychy, Krzysiek prawie 4 dychy. Opowiadamy zawsze o tym, co żeśmy przeżyli, co się stało do tej pory. I no i tak po prostu relacjonujemy wiadomości z kraju, spoza z naszego życia. No. Ale to była trochę taka, nie wiem, podróż sentymentalna, że to było też. Tak jak dawniej, czy... Powiem, że tak jak dawniej, jak teraz jest, co było wcześniej, co się wydarzy. Znowu, dotykamy tematów jakby teraźniejszych, przeszłych, dotykamy też czasów takich, gdzie byliśmy dzieciakami. No dzisiaj wychodzi nasz klip Wychowanie na rapie, dobrze mówię? Tak, Wychowanie na rapie. Z takim czarnym teledyskiem w ciemni, żeśmy nagrali, żeby... nie ruszać się za bardzo z miejsca od mojej studio, to żeśmy nagrali numer i nakręcili od razu jego teledysk, dostaliśmy mix, mastering, taki po prostu rapowy kawałek za czasów firmy tamtych dzieciaków, którzy kradli portfele. Okej. Okay. Ale to słuchajcie, bo tak ty, Paweł, opowiadałeś o tym, że tych tematów jest zylion, tak. Musieliście sobie poopowiadać. I to na pewno nie zmieściłoby się tylko na jedną płytę. No przecież wy powinniście jakiś tam na 10 tak, opak wydać. Nagraliśmy, w takim układzie. Tych tematów musi być milion. To co nam na sercu leżało, żeśmy siebie wyrzucili. I na pewno gdzieś wrócimy jeszcze do muzyki gdzieś tam w przyszłości, do jakiejś następnej płyty. Może z całą firmą, nie wiem. Jest na to kiedyś. Szansa, bo to jest takie pytanie, które... Ja bardzo w to wierzę i chciałbym, żeby ja tak było. Ja też to wierzę, też nagraliśmy o tym kawałek. Jeżeli wszyscy by dorośli do tego momentu, że każdy jest na ciebie dumę i się nie obrażał na przeszłość, to byłoby super. Ja bym chętnie w takim projekcie wyprósł flaki i z całą przyjemnością po mojej stronie. Czekamy resztę chłopaków. Może kiedyś i Kali, i reszta, i ja i Pomidor siedzimy przy jednym stole i po prostu nagramy chociaż jakiś jeden numer, żeby przypomnieć tym naszym starym... Jak to było kiedyś? Słuchajcie, do waszej trójki, bo my jesteśmy za. Tak, no my jesteśmy za, ale tutaj mówię, czas pokaże, czas leczy rany, czas pokaże i czas to pieniądz i mógłbym jeszcze odwołać się do następnych jakichś 5 przysłów. Z czasem czas leci. I tak dalej. Ogólnie no czekamy coś, co czas pokaże. Czas pokaże. Ale kurna, ja to trzymam kciuki, też bym bardzo chciał, żeby tak się stało, a to przy okazji byście skasowali jedno z takich dwóch fundamentalnych polskich pytań w hip-hopie, bo są dwa, nie? Takie, które najczęściej się, jak się tam po forach polata, gdzie jest Ace, jest pierwsze, nie? I drugie to, czy nie gdzie jest firma, ale czy firma wróci w firmowym... Nie w 5 kawałkach, tylko w jednym. Dużo ludzi na to czeka. Dobra. Ale na razie, tak jak Krzysiu, ja też robię swoje projekty. Krzysiu jutro leci do Koluszek nagrywać z chłopakami jako...
Tam jeszcze nie znam, bo nawet się Krzyśkiem nie przegadałem tego, bo nawet tylko zdążył mi powiedzieć, że jutro jedzie. Też chłopak jest zalatany za muzyką cały czas. Kocha muzykę, kocha to, robić to, co ja robię. Zresztą znaczy, ja mam też swój projekt na boku, moje dziecko muzyczne, które, z którego bardzo jestem dumny, mianowicie nagrałem płytę z Marem. To wyjdzie zaraz chyba albo po naszej premierze Krzyśka i mojej płyty. Mianowicie zrobiłem płytę do radia z gitarzystą Czerwony Gitar, z Marem, całą do radia, bez żadnych przekleństw. Tutaj, super, tutaj super, zniosłem się ponad dres i polówkę i moją pociętą mordę i ludzie zobaczą mnie z całkiem innej strony, będą tak zaskoczeni jak stare kobiety po tańcu z gwiazdami. Okay. Po prostu będą rozdawać mi bukiety róż na ulicy i tak dalej. Może dostanę nożem gdzieś tam. ale tak jak mówię... Ale to bardzo, big beatowców, bardzo, tych rozczarowanych. Bardzo dumny jestem z tego, płyty, która wyjdzie też poza tym, co robię z Krzysiem. Mianowicie, no zawsze bazowałem na czasownikach, przekleństwach, wulgaryzmach i tak dalej, z tego jestem też znany, ale tutaj bez żadnych przekleństw praktycznie płyta radiowa dla wszystkich i dla tych, którzy słuchają rapu, dla tych, którzy słuchają jazzu, dla tych, którzy kochają muzykę, czyli dla melomanów, tą płytę dedykuję i to będzie chyba mój największy strzał, ale tu się bardzo, bardzo, bardzo ciężko napracowałem, musiałem zmienić się, żeby zostać sobą muzycznie. I to i tutaj i dzwoni telefon i tak jak mówiłem, tak jest. Znowu jakiś bit nam podesłał. Ja, ale musiałem, żeby zostać sobą, musiałem zmienić się i to mi się udało, naprawdę zabieg jak najbardziej udany muzycznie, jak i duchowo. Teraz jestem mega zadowolony. Na 5 minut. Z tego, co za niego wyjdzie. Na raczej. Czekaj, bo wy to jesteście kurna strasznie w takim, to jesteście obłąkani. No ile, muzycznie znaczy, na pewno. No muzycznie, no. Wiesz, jedna płyta jeszcze się nie ukazała, to wiesz, to następna, albo w innym zestawieniu, albo coś. No, przecież... no trzeba szukać muzycznie. Słuchaj, no obłąkanie. No, ale to jest dobra, komplement. Dobrym tego słowa znaczenia. Tak, tak, no. Tak, ja wiem. Słuchaj, no. To... Wolę być obłąkany muzycznie niż leniem kanapowym. No. Tak. Niż sparaliżowany. O myślę. A słuchaj, czym cię Pomidor zaskoczył, jak pracowaliście nad firmą International? W jakim obszarze on na przykład dokonał największego progresu? Moim zdaniem, gdzieś tam każdy z nas robi progres, nie? Moim zdaniem, że Krzysiek został, i z tego zawsze będzie znany, że został w tej klasyce. Że ja odbiegłem w przeróżne gatunki, jak już nawet disco robię, gdzie no, nie każdemu byłoby to po drodze. Ale no Krzysiek będzie zawsze znany z tego, że został wierny zasadom, tym, jak go muzyka wychowała i został po prostu takim jakby ortodoksem, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o rap, nie? Krzysiek jest raperem z krwi i kości i tego nic nie zmieni i za to będą go ludzie kochać. A ja co? No po prostu dorósł, tak samo jak ja, to też widać w tekstach, bo już nie tylko bić, zabić, ale też rodzina, dom, dzieci w naszych piosenkach. Także no czas leczy rany, zmienia ludzi i tak dalej, i tak dalej. I tutaj trzeba zadbać o coś więcej niż tylko muzykę, bo jednak rodzina jest tak samo ważna, a bardziej ważniejsza od muzyki, ale idzie w parze bardzo, bardzo łeb w łeb. I tego się trzymamy. Życie powiązane z muzyczką, pełen obłęd, w dobrym tego słowa znaczeniu. A Paweł, czym się zaskoczył? Czym mnie zaskoczył, że tą płytę chciałem nagrać, bo dawno nie słyszałem Pawła Normalnego, takiego wiesz, uliczniaka, uliczny styl. No i mówię, Paweł, to musi się skończyć, musimy zrobić coś takiego, co było na początku na filmie. No i udało nam się. Ale to ma rację, Krzysiek. To Krzysiek ma rację, bo ja odleciałem. Teraz wiesz, jak ja słucham jego kawałków niektórych, to nie chcę mi się tego słuchać, włączam. Powiem ci, jakieś muzyka, disco albo coś, po prostu dzwonię do Pawła, mówię, Paweł, kurwa, zrobiliśmy kawałek, przysłuchaj tego, zobacz, co się dzieje na naszym kawałku, takiego chcę cię widzieć i... Jak nie chcę widzieć, no to zróbmy na tej płycie, żebym miał co do słuchania. Ale to ma rację, bo faktem odleciałem muzycznie gdzieś tam od tego, od muzyki, z której się wywodzę, ale no jak miło wrócić. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to nie był błąd jakiś u ciebie. Absolutnie nie, ja jestem mega, ale no też nie do rady słuchać wszystkich moich kawałków, bo no nie. Kawałki mam takie, że to tylko naprawdę disco-polowcy będą po tego posłuchają, albo... Trzeba się wprowadzić w to inne strony. Ja nie mówię, że to jest jakieś złe, wiesz... Ja też nie mówię, ale nie musi się podobać. Odstąpił i po prostu chciałem go z powrotem... Raperzy... Z powrotem zrobić coś z nim, tego co ludzie widzą... Czekajcie, chłopaki, mam jeden
mózg tylko. Tak, że gdzieś tam może ortodoksyjni nie będą patrzeć przychylnie na mnie za na przykład Abdula. Ale ludzie kochają na dancingach tańczyć, mm-hmm. na weselach do Abdula i Baśki i tak dalej. Też ładnie tańczysz. No ja też. Tak, pamiętasz, że cię uczyłem 2-1? Tak. W domu? A, obyczaje, nie? To te sukcesy taneczne to trochę też twoja zasługa. To było za młodego jeszcze, nie wiedzieliśmy co to muzyka. No, nie wiedzieliśmy co to. Kurczę, jak was tak słucham, jak opowiadacie o tym, jak się robi, jak wy robicie tę muzę, to ciężko jest mi uwierzyć w to, że wiesz, że nie będzie firmy International, wiesz, 2, 3, 7 i kolejnych. Tak, mój czas pokaże, ale to... Bardzo chętnie chciałbym usłyszeć taką płytę, z Karcami sobie ją kupił. Albo to była moja druga płyta, którą ukradłem, bo pierwsza była chyba Molesty. To by była druga, nie? No jakbyś tak ukradł swoją płytę skądś, to już... Nowa płyta firmy, to w gangach, w komiarkach gangu tam wjeżdżam z małymi dziećmi i kradnę wszystkie płyty firmy. A kiedy jest premiera waszego wspólnego materiału? Czyli trzymajmy się tej roboczej nazwy. Jak wspomniał Krzysiek, do miesiąca czasu oddajemy już płytę do tłoczni, bo będziemy mieli cały mix i master do końca tego miesiąca jakby, nie? Tak. Także... Wkrótce. No już bardzo, bardzo niedługo ta płyta będzie na rynku. Kurna, to jest lada mam już 4 dyski, jeden dzisiaj wychodzi, nagramy jeszcze, jednak wrócę. 4 czy 5 już wyszło, teraz jeszcze w środę? Bodajże tak? W środę będziemy nagrywać. Tak, w środę nagramy jeszcze jeden teledysk. Krzysiu leci tam, ja lecę gdzieś tam w swoje strony. No i co? No pożyczają nam telefony, no. I żyjemy, jesteśmy na telefonach, żyjemy muzyczką. To wam w tym półroczu to będziecie mieli na polskim rynku, to będziecie mieli bardzo, i macie już bardzo taką srogą konkurencję. Musicie się przebić przez... Nie patrzymy w ogóle na konkurencję, my wydajemy muzykę, nagrywamy na stronę płytę, tyle. I tu się nie patrzę absolutnie... Nie interesuje was sprzedaż tego albumu? A sprzedaż tego albumu nie interesuje was? Jaka będzie? Byłoby miło, aby się sprzedało jak najlepiej, ale mamy do kogo, mamy swoich fanów, mamy do kogo... Swoich słuchaczy. Nagrywamy do tych grupy ludzi docelowych, czyli do ulicy gdzieś tam i tam będziemy pukać w drzwi uliczników i na blokowiskach, jak i w kamienicach. To tak zależy od słuchaczy. Tyle. Ale nie patrzymy pod tym względem, że kto nas goni i tak dalej. My robimy to przekazane, lecimy dalej. Robimy swoją następną wersję muzyczną, odsłonę i tak dalej, i tak dalej. A są jakieś takie osoby, z których zdaniem się liczycie? Muzycznie? Tak. Nie mam bossów z żadnym ze sobą, dlatego liczę się tylko z wejściem do domu o 6 rano, jak stoję w drzwiach Kaśka. A umiola, widzisz. No proszę. To jest to właśnie. No tak, no można mieć... Choć nic się nie dzieje. Można mieć dowolnie szeroki targ, ale tak, są jednak istoty ważniejsze i mocniejsze od nas. Tak. A ile... Albo jak często w tekstach pojawia się Ola albo twoja lepsza połowa u no was? Na tej płycie na pewno, Pomidor International, na pewno jest tam, z tego co ja pamiętam, jakieś nasz parę historii rodzinnych gdzieś tam. Nie tak samo. Tak, także na pewno gdzieś tam w 20% jest ta płyta, nie mogę nazwać prorodzinna, ale nawijanie o rodzinie. O rodzinna, o dzieciach, o jakby... życiu naszym. Naszej drugiej młodości, którą przeżywamy teraz, ale już w świecie dorosłych ludzi. Wiecie, że takim, nie wiem, 20-latkom zbuntowanym, którzy tam zasuwają po ulicy i wydaje im się, że A, są naprawdę dojrzałymi facetami, B, wiedzą już o życiu wszystko. To co mogę powiedzieć? To proponowanie takie... Mamy portfel i kup naszą płytę, gdy się przekonasz, że nie jesteś taki dorosły. Dzieci to dzieci, no każdy był dzieckiem, tak? Każdy był dzieckiem, to wiadomo, tak jak mówiłem, że... Nie tak mówisz. Ale wiesz, to chodzi mi o to, że nie wszyscy ci młodzi ludzie mogą skubnąć się, o co w ogóle wam chodzi, nie? Co tym dwóm starym, Ramolom? Dokładnie być, bo my rozmawiamy tutaj już o na swoim poziomie przyjaźni i jakby odniesień do tego, co się stało i do tego, co będzie. Dlatego ci 20-latkowie, możesz mieć rację, mogą nie załapać, o czym mówimy, bo nie skumają jakby się z historią, ale my, jak mówimy, tutaj pukamy do wybramy uliczników, gdzieś tam naszych fanów. To dla nich jest to czytelne. W naszym wieku, gdzieś tutaj dla naszych przyjaciół, którzy są gdzieś tam na wolności, żyją, nie żyją, niektórzy umarli, niektórzy niedawno. Dzieci, no, co druga nasza znajoma morda ma już dwójkę dzieci albo dziecko i to cały czas idzie do przodu, już nigdy, za nich długo nasze dzieci będą miały dzieci, wtedy już nie wiem, o czym będziemy nawijać.
O dzieciach dzieci. O dzieci, o dzieciach dzieci. Tak. Byleby w dobrym tak. kontekście. Tak. To czego wam życzyć w takim układzie? Co się zdrowia. Musi... Zdrowia. Tylko zdrowia? Zdrowia, tak. No tak, bo reszta się załatwi, nie? Zdrowia, tak. Jak masz zdrowie, to zrobisz wszystko. No to życzę wam zdrowia i życzę wam skasowania paru tych pytań. A my dziękujemy my dziękujemy wam za zdrówko i tak samo życzymy naszym fanom 40-latkom zdrowia, żeby dożyli do premiery naszej płyty. O. Pozdrawiamy. Do premiery siódmej waszej płyty. Chciałbym trochę pożyć jeszcze. Dzięki. No dobra. Hej.